Hej, hej, witajcie. Jestem Nexter i dziś zapraszam was na kolejny odcinek na moim kanale z gry Dark Echo. Zapewne ją znacie. Trochę było przerwy po ostatnim odcinku. No dlatego, że po prostu no nie chciało mi się tego nagrywać. Nie miałem też kiedy i Denistwo wygrało. No ale później zacząłem przechodzić ten level i jakoś go przeszłem. No i oto wam pokazuję, jak w dosłownie banalny sposób ten level można było przejść. Więc zapraszam. No, to jest ten level 24. I on jest banalny, bo zapomniałem o pewnej rzeczy charakterystycznej dla tej gry. Po prostu trzeba to przebiegnąć. Nie zważać na nic. Starać się nie zaklinować na żadnej ścianie. I pójść dobrze, bo nie mówcie, że teraz to spartolę. Mam nadzieję, że nie. I nie wejść w to, bo tam jest woda, więc można się spowolnić na chwilę. I tu jest ten, te krawędzie, nie. A. No wybaczcie. No ale wiecie, jak to jest. O, kamyczki. Dobra, to biegnijmy. No, dobra. Trzeba biegnąć, nie schnąć trasy. Najpierw tutaj była trasa na dole. Później środkowa. Dobra. Teraz szybko tutaj, żeby nie wejść w ten korytarz tutaj, ten sekrecik. Bo można wtedy tam, przez to, że tam jest woda... nie zatknij się. Tam jest woda, to można się spowolnić trochę. Tu idziemy. No i jest tu. I tu wystarczy klasnąć. No i klasnąłem. No i się zawaliło ten gruz czy cokolwiek. No i level następny został odblokowany. No. Czyli można przechodzić. O, co się tam wali. Wybaczcie. O, mam wyjście. Dobra. Jak będą jakieś sekrety, które oczywiście zauważę, to wejdę w nie. Tak jak wam obiecałem na początku tej serii. Jeśli nie wiedziałeś poprzednich odcinków, to wbijaj. No. Tam coś jest. To wbijaj na te odcinki. Link dodam do playlisty ze wszystkimi w opisie. No i ostatnio taki hejter się pod tymi odcinkami znalazł, który pisał, że nie nagrywaj takich debilnych filmów. I nie usuwaj tego komentarza i łapkujcie, please. Zobaczymy, czy się boi. Nie wiem, co ty próbowałeś na mnie wywrzeć, nie wiem, jakąś presję, żebym się ciebie bał, czy co. A najlepsze jest to, że pod wszystkimi tamtymi trzema filmami wkleiłeś identyczny komentarz. Więc to jest trochę dziwne. Więc nie wiem, co ty próbowałeś o tym osiągnąć. Prosisz, żebym nie usuwać, czy nie usuwać. Jak tak bardzo chcesz, żebym ci udowodnił, że się hejtu nie boję, no to pisać nie będę. Dobra. Może gdyby to było pod jednym filmem, to by miało trochę sens, ale to pod tymi wszystkimi filmami. No dobra, przestańmy się uzależniać nad tym idiotą, tylko zajmijmy się tym tutaj odcinkiem. I nie mówię w sensie idiotą, że każdy, kto hejtuje tam, to jest idiotą. Macie prawo wyrażać swoje opinie na dane mojego filmu. Nie wyłączam w opcji komentowania, bo nie ma po co. A teraz próbuję tutaj coś pomyśleć i coś mi nie idzie z tym myśleniem. Z niewiadomego powodu. Wyjdę tutaj na górę. Taki dziwny ten level, można by powiedzieć. Bo tam, jak widzicie, a pewnie, o, no tak jak myślałem. No myślałem, bo zobaczyłem to teraz, więc. No i teraz tu pewnie, o. No, takimi korytarzami przejdziemy. I tu środkiem i zejdziemy do tego. Tylko żeby nie wejść w prawo, bo będzie po mnie. No i tu jest wyjście. No. Fajny level. I te drzwi są strasznie głośne, tak. Tak, ale fajne, bo przynajmniej pokazują, jak ten level tak wygląda, ta mapka. Dimming. Dobra, to chodzimy. Coś to było. Tak nagle mi zjechał ten majster.
Nie wiem. Nie. Dobra, może nie wiem, nagle mi. Nie wiem, palec mi się nie ruszał, i no nagle mi tak. O! Nie, to jednak tutaj coś jest. Ale teraz ostatnio tak majstrów tutaj nie widzę. Tylko to takie jakby. Jaskinie, w jaskini. Nie rozumiem. Taki mindfuckowy level. O, on mi się teraz sam przemieszcza. Nie ogarniam tego levelu. Dobra. O, jest wyjście. I pewnie mi odsunie od niego? Nie. Czyli pewnie to zapowiada coś większego. Jakieś większe, nie wiem, zawirowania. Nie wiem. Już 27 level. Muszki. Symbolizują coś, że coś musimy tam zauważyć. O, znowu mi się ześlizgłem. Nie, kamyczkiem rzućmy. Ty, patrzcie, strzelam. Wow. A wiem. To są jakby, nie wiem, siłowniki, że ściany się przesuwają. I tu jest ściana, o widzicie, teraz nie ma. O, i się znikła. O, i ona się będzie. O, widzicie, jest? Jej nie ma. I teraz można przejść, bo inaczej zepchnie do tej dziury. A jak nie wiedziałem o tym, to przeszłem od razu. No. A jak wiedziałem, to czekałem. No. Taki. Realny ten level nawet ostatnio. No dobra, można iść. Szybko, szybko, szybko. Szybko! Nie mówcie, że zlamię na tym levelu. Dobra, chodźmy szybko, 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 szybko. Okej. Udało się. Nie będę wchodził. Dobra. Dobra, teraz będę szedł jeszcze zanim to zejdzie. No i zdążę jakoś to przejść. Pewnie ten level będzie na tym polegał. Ale mam widać jakąś taktykę do przejścia tego. No dobra, można już jakby wchodzić w ścianę. No, no, no. Już bym się wkurzył, gdyby mnie tutaj to zepchło do tej dziury. Tylko tak, nie wiem, czy ta gra ma jakiś sens, w sensie, jak się ten tutaj główny bohater pojawił i co on tutaj robi, co, nie wiem, czy wyjścia szuka. No, sekrecik. Więc nie wiem, czy to ma. Chyba. Wpadłem w jakąś otchłań. Nie ma tu jakiegoś innego przejścia? Tego zacznę sekrecić, nie? Spróbuję to tak. Aha, o to w tym chodziło. I tu sekrecić będę leciał w górę. Up! Wow. Chciałem właśnie tak zrobić jak ten. Autor tego wiedział, jak postąpi taki gracz. Lećmy tutaj. Tutaj to tylko klaskać i nic więcej nie robić. Żeby. O. Już jestem. No i co, teraz w dół znowu będzie? Teraz tak, a później. No, to jest to samo. O! No, ale wiadomo, gdzie jest wyjście przynajmniej. Już wiem, jak to przejść w każdym bądź razie. Dobra, tutaj od boku. I teraz z tych levelach to takie bardziej takie na myślenie, na spokojne, jakby można powiedzieć trzeźwe myślenie, a nie na uciekanie przed tymi stworami. Takie te. Aha, bo tam jest wolniej, dlatego że ten. Trzeba trafić na ten moment. O, teraz. No. No i do wyjścia. Wiecie co?
Sprawdzę, co jest tam na dole. To jest level już 29. Nieźle. Do 35 postaram się w dzisiejszym odcinku przejść. A teraz spróbuję wejść do tego levela, poprzedniego. I sprawdzić. No, wczytuj się, wczytuj. Co jest tam na dole, bo nie wiem, czy tam zwykły ten, czy może jakieś sekrety, no. Wolę to sprawdzić, żebyście się na mnie nie darli w komentarzach, że coś tam, może ktoś z was to gra i było coś tam, albo że tego nie sprawdziłem, więc posprawdzam. O, dobra, zdążyłem. Dobra, tutaj wyszłem. No i teraz spadamy w dół. Może będzie jakiś secret, może znowu będzie jakiś tam totem. Który tak jak znalazłem w tym trzecim odcinku. O! Nie, tutaj da się przejść pod to? A, mówiłem, jest totemik. Czy może... Nieźle, nieźle. No, wyjść się stąd nie da. Ty, idę jakimś... O. Idę tu i górę będzie się dało iść, tak? No i dojdę do wyjścia. Nieźle. Ciekawy. Ciekawe, co da te totemiki, czy jest ich 15. Nie wiem, może poprzechodzę te levele na początku, które przechodziłem, może tam znajdą się jakieś te totemiki, czy może teraz. A może przez te wszystkie te levele są one poukry... Co to było? To z dwóch stron mnie zgniotło. Są przez, tak jak mówiłem, przez całą tą grę jakby jest to ukrywane i w końcu jak się uzbiera tych totemów 15, no to będzie. Dobra, nie gadajmy i no przechodźmy. No nie gadajmy. Bardziej, żebym ja nie gadał. O co chodzi? Czy to tylko na sprincie przebiegnąć? Może tak. Dziwny level. Specyficzny. Klasłem. I to mnie zjadło, czyli co, mam być cicho? Może tak, mam to przejść na cichego. To może się to uda. Nie, nie uda się. Bo jestem za wolny, czyli... Kamyczki? Bo tak nie wiem, czy kamyczki by się tu przydały? Bo tak nie ogarniam tego levelu trochę. Dotknąłem krawędzi i mnie zjadło. Czyli może nie należy dotknąć krawędzi. Iść prosto. Nie dotykając krawędzi. I pod koniec... Ale jak się zatrzymam, to zapewne coś mnie zje. Więc zatrzymam się mniej więcej na środku. O, gdzieś tutaj. Tak. Czyli nie można się zatrzymać, ale pod koniec jak wejdziesz, tam jest krawędź. Czyli cię też zje, więc... Tam powinno być jakieś obejście tego. Trzeba od razu wchodzić, bo... Albo nie klaskać w ogóle. Bo inaczej się nie da. Może byłby tu jakiś sprint, to by było nieźle. O, o, o. Podeszłem lekko w górę, jakoś przeszłem. Ale już wiem, jak to przejść. To będzie się powtarzało. Nie, nie, na krawędź, nie, na krawędź, nie, na krawędź. Kolejny taki level. Te dźwięki są takie creepy. Dobra, przechodzimy, przechodzimy. O, o, tu. O, okej. Taki dziwny ten level, tak można by powiedzieć. No nie, bo tutaj właśnie zrobiłem ten sam błąd. A może tam w górę trzeba iść, bo tam coś widziałem w górę. To klaśnięcie źle wróży.
Dobra. No mówię, bo złapało mnie przed tym, więc jednak nie klaskać, albo iść od razu. Po zespawnieniu się trzeba iść od razu, z tego co widzę. A tu przed tym... okrążyć to. Tylko jest zaraz szało od tego dźwięku, gdzie się tego nie wiadomo czego dostanę. Dobra, 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 no szybko, szybko, tu w górę pójdę. I to był mój największy błąd. Dobra, idziemy, 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 idziemy. No, no, szybciutko, szybciutko, szybciutko i tutaj. Może cały czas to prosto trzeba przejść, bez żadnych ruszania się. I znowu lekko zahaczyłem, chyba. Nie rozumiem tego levelu. A może to będzie się tak nieskończoność pojawiało, spawniło? No i przez to... znowu zjechałem w dół. Czy tam są jakieś, jak nie wiem, takie, jakieś czujniki, czy jak to tam można nazwać. Nie wiadomo co to, nie wiadomo w jakim czasie się ta akcja dzieje. Jak... ale trzeba wziąć też pod uwagę fakt, że ta gra nie musi mieć fabuły i zaraz mi szlag jasny trafi od tego. Tu nie ma żadnych tych sekretków. Nie wiem, może będzie jakieś obejście tego. No. Teraz pewnie będzie tu wlekłem. Zeżre mnie coś. Muszę iść. O. Tam widziałem tą. O, żeby nie. Aha, wiem o co chodzi. To się co chwila zamyka. I otwiera. O, widzicie? I to są zwykłe. Zapadnie. O, i trzeba iść idealnie środkiem, żeby to nie drasnęło tego majstra, którym tutaj gramy. No i to idziemy do wyjścia. Ciekawe. Już ten filmik trochę trwa, więc może ten 30 level dzisiaj spróbuję przejść. Więc 35 levela może nie będzie. Czy tu się co chwilę to otwiera takie? To jakaś dziursko. To znowu jakiś korytarzyk. Może tak głośno by klasnąć, żeby było wiadomo jak ta mapka wygląda. Jakoś do tego sekreta, co tam widzicie, trzeba się dostać. Aha, widzę. Bo widzę, że tu się pojawia, co było, więc to taka jakby płyta czy coś tak wylatuje z tego. A nie wiem, czy tym się zdaje, czy ona tak wylatuje. Z tego, ale tylko jak się chodzi, bo jak głośno klaskam, to jakby to się znowu tu pojawiało, odbijało. Jak pójdę w tą stronę. No to jakby na głos jakieś to było. Nie wiem, poczekać chwilę. Nie wiem, tak czas... trzeba po prostu poczekać, aż się to jakoś to otworzy, może rozgryźć ten mechanizm. Dobra. Nawet się nie dostanę do tego sekreta, trochę marnie. Może chcę klasnę. O. No widać, że tu jest tak jakby naklaśnięcie, nie wiem, czy jakieś widmo. O, o, o. Może to na... to przejść na tego kłócającego. Czy jak to się tam... zowie. No, kłócającego, no tak. Nie tupającego, o. Czy tak jak odległo od dołu wlazłem, więc prawdopodobnie tutaj będzie to samo. Powiedziałem, że tutaj mi się to otworzyło, więc trzeba będzie zejść tutaj niżej i spróbować wejść tu od dołu. Na razie to jak widać to się tak odbijam. I poza tym to nic więcej. I próbuję jakoś tam wejść. No. Taki ten trochę do myślenia ten levelik. Tam jakoś się dostać nie da. O, o.
No tak, widzicie, jak chodzę, to jakby tam słychać część. Tam się wchodzi tych fal, ale tak jak już klaszczę, tak nie wchodzi tam do środka, więc to też trochę dziwne. Może poklaskajmy sobie jakąś symfonię. No nie wiem. Nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia, jak się tam dostać. Więc jeszcze chwilę popróbuję. I jak się nie dostanę, to będzie tak samo jak w poprzednim odcinku, czyli spróbuję to przejść poza odcinkiem i pokazać, jak to przeszłem na odcinku. Pewnie znowu znajdę jakiś banalny sposób, albo będzie wystarczyło poczekać chwilę. Może tak wtedy poczekam chwilę. Może jakoś przejdę. No nie wiem. Może poczekam na górze, jak skoro tamto przeszło się od dołu, to może to przejść będzie od góry się dało, więc nie wiem, nie wiem. Nie, a widzicie, tak się tam przechodzą te fale. Tu jestem i tu strzelam. Aha, chyba rozumiem. Tutaj strzelę, to wtedy jakby tutaj się robi to całe ten takie. O, i teraz powinno być otwarte, bo on mnie nie słyszy tam. Aha, czyli prawdopodobnie wiecie. Klasnąć tu i szybko wejść tutaj. Ale to się szybko zamknie, bo dlatego, że to jest na dźwięk, więc jakoś to trzeba przechytrzyć. Ale wiem przynajmniej jak. To nie wiem, jak to przechytrzyć. A kamyczki! Może kamyczkiem trzeba rzucić. Ale tu. Czekaj, tu coś jest takiego. No i. Spróbuję zrykoszytować ten kamyczek. Tylko muszę trafić tą ścianę. A nie wiem, gdzie ten majster jest. Aha. Miły jesteś, koleżko, skoroś mi zlazł. Może tak to jakoś. No tu jest to wyjść, więc. Nie wiem. Gdzież jest to wyjście? No tutaj jest to wejście, bo tam widziałem, że się załamuje. Tylko. No widzicie, że tam jest to wejście. O, nawet je widać otwarte, więc nie wiem, kamyczkiem rzucić. Nie rzucę kamykiem, bo tutaj jest jakaś, nie wiem. O, to jest ta fala jakaś dźwiękowa, która to blokuje. Specyficzny. A dalej się to. A to za dźwiękiem przechodzimy, więc może jak będę dreptał w miejscu, to jakoś to przecisnę. No, najwyraźniej nie. No. To tyle na dzisiejszy odcinek. Jeśli się spodobało, zostaw łapkę w górę. A jeśli chcesz być powiadomywany o nowych odcinkach na moim kanale, to zasubskrybuj kanał. Narka.